Ewa się zgłasza, proszę. Tak, ja chciałam powiedzieć o dwóch rzeczach. Jedna to, bo może te liczby członków partii nie są dość obrazowe. Nie przyglądałam się liczebności partii w innych krajach, ale one tam są tak od 200 tysięcy, te liczące się od 200 tysięcy osób w górę. Nie przymierzałam tego do liczby mieszkańców, ale starałam się sprawdzić liczbę członków partii PPS, tak ostatnio wywołanej gwałtownie. No i ostatnia liczba widoczna w jakiejś historii, najdłuższej historii chyba istnienia partii w Polsce, to jest bodajże z 1948 roku, gdy emigrowała owa partia i to było 700 tysięcy ludzi. 700 tysięcy. A teraz mówimy o partiach 30-tysięcznych, więc myślę, że populacja nasza też nieco wzrosła. Drugą rzecz, którą chciałam powiedzieć, to nie wiem, czy przyglądaliście się temu, co się dzieje w Chile. No, tam były wybory w 2021, w 2019 były wielkie protesty. Teraz wygrał wybory, nie pamiętam jak on się nazywa, ma jakieś takie serbska brzmiące nazwisko. W każdym razie 35-latek został prezydentem, którego kariera zaczęła się w 2011 roku. Został, wtedy był przywódcą jakichś protestów studenckich, też takich, które sparaliżowały dosyć kraj. Potem poszedł, dostał się do parlamentu dosyć szybko. I w 2019 roku poparł jako parlamentarzysta, poparł protestujących i negocjował z nimi. I cóż on wynegocjował? Otóż naród wybrał zgromadzenie konstytucyjne. Spośród siebie startowało 1300 kandydatów z różnych partii, z różnych ruchów obywatelskich, kompletnie niezrzeszonych nigdzie ludzi. Tam jest oczywiście znacznie bardziej skomplikowana struktura ludnościowa i tak dalej, ale rządząca partia prawicowa z kretesem przegrała nabór do tego zgromadzenia konstytucyjnego. W każdym razie wybrali 155 osób, gdzie jest absolutnie zachowany parytet kobiet i mężczyzn, pół na pół. I oni teraz naradzają się, dyskutują i negocjują stworzenie nowej konstytucji, którą mają ogłosić jakoś w lecie czy jesienią, po czym ma być referendum i ma być ogólnokrajowe i ma być ta konstytucja nowa przyjęta. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ poprzednią konstytucję z czasów jeszcze Pinocheta, mimo kilkudziesięciu poprawek na przestrzeni dziejów, cały naród odrzucił. Absolutnie. Stwierdził, że to się do niczego nie nadaje, ten kraj nie może tak funkcjonować. Wobec czego powołano w wyniku tych protestów z powodu jakiejś, które wybuchły z powodu iskrą zapalną, była jakaś niewielka podwyżka cenów biletów na metro, cen biletów na metro. Więc nie wiem, co u nas może być taką zapałeczką malutką, bo wydaje się, że to, co się wyprawia, no to są olbrzymie pożary już, a nie to, że potrzebna jest jakaś iskra zapalna i jest obojętność. Bo w zasadzie nie wiem, może to wszystko jest na tyle przerażające, że ludzie czują się sparaliżowani.
Nie wiem, z czego to wynika. No w każdym razie chciałam tylko dodać, że doświadczenie irlandzkie czy jakieś tam jeszcze inne, już nie pamiętam, gdzie to się jeszcze odbywało, ale głównie Irlandia, jest kolejne doświadczenie chilijskie, tak? Że te formy obywatelskiego zaangażowania i obywatelskiego decydowania o ustroju i o prawie coraz częściej dochodzą do głosu. No. Ja bym tytułem komentarza, no, spotkałem się z taką opinią, że Polacy mentalnie tak doszli do lat 70. w Irlandii mniej więcej, więc różnie to może być. Ja bym chciał przez chwilę, żebyśmy porozmawiali jeszcze właśnie o emocjach. Wspomniałaś, Ewa, o właśnie tym wyniku sondaży, co dla mnie ten wynik, że 60% chciałoby jednej listy, jest jakąś takim światełkiem w tunelu. Ja jestem... Marta wspomniała, ja nie. Świeżo po lekturze tej książki, głośnej książki Tuska i Applebaumu, Wybór. I tam jest takim leitmotivem większościowe emocje. Tusk i Applebaum o tym mówią, że wygra wybory ten, kto trafi w emocje przeważające emocje w polskim społeczeństwie. Więc na tej zasadzie Tusk odrzuca te emocje skrajne mniejszościowe, czyli on jest przekonany, że nie prawa kobiet, nie prawa LGBT, nie sprawa uchodźców, to nie grzeje polskiego narodu. To, że posłowie klaskali Straży Granicznej, świadczy, że odczytują, że niestety, że w ten sposób nastroje społeczne. I ja mam takie pytanie, czy faktycznie ta chęć naprawy Rzeczpospolitej, budowy dobra wspólnego ma szansę wyzwolić właśnie takie społeczeństwa, o których mówi Tusk, a których on sam w tej książce nie potrafi wskazać. Ja jestem optymistą i uważam, że tak, że ten postulat, o którym Paweł wspomniał, o którym ty, Darku, chyba też mówiłeś, kwestia jednak zakończenia tej wojny, która wyniszcza, krótko mówiąc, dobro wspólne i znalezienia tego mianownika, tego dobra wszystkich Polaków, jest być może tą siłą, która prowadzi do wygranej. Więc ja się dziwię akurat Tuskowi, że on w to akurat nie idzie, że tego nie odkrył, że jednak on idzie w tej chwili, jak widzę z tych wystąpień, bazuje na tych jednak emocji wynikających z lęku, wynikających z horrendalnych podwyżek. Co o tym sądzicie? No, według mnie on nie ma szansy iść w tą stronę, bo ma tak szeroki, negatywny elektorat, że po prostu jest absolutnie niewiarygodny w tym. No. Ja zaś bym chciał tylko dodać, że w zasadzie to, w jaki sposób streściłeś tą książkę, to oddaje politykę Platformy, bo o niej przede wszystkim mowa jako największej sile opozycji, od dawna, praktycznie oddaje istotę Platformy Obywatelskiej. Oni cały czas próbują trafiać w różne emocje, a nie potrafią ich w żaden sposób budować. Były olbrzymie emocje związane ze strajkami kobiet. Platforma zrobiła unik. Zamiast budować te emocje, coś z nich zbudować, oni stwierdzili, że to jest zbyt skrajne, więc będą stać z boku, będą się przyglądać. Co zupełnie odwrotnie, zauważcie, zachował się PiS. Długo i wytrwale budował emocje, złe emocje, ksenofobiczne. Na takich emocjach o wiele łatwiej oczywiście grać, ale jednak oni to potrafili zrobić i przez, przepraszam, kilkanaście lat doprowadzili nas do stanu też, powiedzmy, mentalnego takiego, w jakim jesteśmy. To, że kilkadziesiąt procent społeczeństwa przyklaskuje temu, co się dzieje na granicy, to, że praktycznie 100% posłów i posłanek klaszcze Straży Granicznej, to jest zasługa długiej pracy u podstaw PiS-u.
zaś no, nasze elity partyjne nie potrafią tego wykorzystać, nie potrafią pracować w ten sposób, nie potrafią pracować u podstaw i no, no jedynie chyba się zdają na ślepy traf, że te emocje same powstaną i będą to emocje takie, które jeszcze będą im odpowiadać. Więc moim zdaniem to jest jedna z przyczyn tego, co teraz mamy. Kompletna bierność naszych polityków. To, co oczywiście daje nam jako ruchom szansę. My powinniśmy umieć to wykorzystać. To tyle. Paweł? Dla mnie rzecz jest skomplikowana. Ja jestem mało skłonny do optymizmu. Ewa powiedziała o Chile i ten Gabriel Boric, czy Boric, jak się go czyta, to jest rzeczywiście ewenement. To jest ewenement między innymi dlatego, że on tak jakbyśmy od niego przepisywali tę naszą preambułę, bo on mówiąc o konstytuancie tej chilijskiej, w której rzeczywiście połowę jej stanowią kobiety. Tam są również autochtoniczne, że tak powiem, plemiona reprezentowane. Tak? To jest rzeczywiście, ta konstytucja ma być pisana dla ludu tak rozumianego. To nie jest biały człowiek, który wymyśla, jak wygląda cywilizowane społeczeństwo. Nie, nie, nie. Tam mają to wszyscy wymyślać. I on użył, bo Boris użył określenia Magna Carta, tak? Nawiązując do tej brytyjskiej tradycji, tak? Średniowiecznej, to jest XIII wiek, która mówi, że to władzę trzeba ograniczyć. Obywatele świadomie tę władzę muszą ograniczyć, to obywatele ustanawiają reguły politycznej gry. Politycy muszą tych reguł przestrzegać. W Polsce to zrobiono artykułami henrykowskimi, tak? Kilkaset lat później. To jest też bardzo stara tradycja. To jest, powiedziałbym, taka esencja liberalizmu, która wyprzedza samo pojęcie liberalizmu, prawda? Bo ono wtedy jeszcze znane nie było, ani w czasach brytyjskiej, znaczy angielskiej Magna Carty, ani polskich artykułów henrykowskich. Natomiast no, to, co Ewa mówiła o swoich pisanych listach do polityków, no to jest doświadczeniem wszystkich ruchów obywatelskich i naszym, obywateli RP też. I gdzie my w ogóle żyjemy, tak? Bo na szczęście żyjemy w Europie. I teraz na każdy z kolei list najdrobniejszego ruchu obywatelskiego, takiego jak nasz, wszystkie instytucje europejskie, Komisja Europejska odpowiadała niezwłocznie. Myśmy, no to prawda, demonstracjami bardzo licznymi, lobbingiem bardzo zaawansowanym, tak? I talentem prawników, tak? Co duża zasługa wolnych sądów i tak dalej. No, mnóstwem tego typu rzeczy doprowadzili do bardzo radykalnego odwrócenia polityki Unii Europejskiej wobec własnych krajów członkowskich. Przecież chwilę przedtem, przed 2018 rokiem jeszcze, nikt nie dawał żadnych szans unijnej presji na Kaczyńskiego w sprawie polskiej praworządności. Mówiono słusznie, patrzcie, co zrobiono w sprawie Orbana i Węgier. Nic. Nic się tam nie udało, to się skończyło tylko na stanowiskach, nie pozwolimy, jesteśmy przeciw i tak dalej. Orban robił swoje i co? My odwróciliśmy ruchy obywatelskie, odwróciliśmy politykę Unii Europejskiej, która wydawała się nie do odwrócenia, nienaruszalna, wielka instytucja, zbiurokratyzowana, mająca swoje interesy i tak dalej. Zrobiliśmy to. Mamy tego typu zasługi na koncie i rozmaite inne, natomiast rzeczywiście ani o włos nie wpłynęliśmy na politykę polskiej opozycji. Ja pamiętam, Ewa też pamięta, 2018 rok, 4 czerwca, w Pałacu Kultury i Nauki obraduje Europejska Partia Ludowa, ta, której członkami jest PO i PSL. Myśmy zanieśli petycję w sprawie skargi naruszeniowej do TSUE i tego, żeby oni to poparli w Komisji Europejskiej. Tego samego dnia przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej na wiecu pod niespodzianką powiedział, że to zrobi. Zajął oficjalne stanowisko w imieniu Europejskiej Partii Ludowej. Członkowie Europejskiej Partii Ludowej, PSL i PO, do dzisiaj nie powiedzieli ani słowa, ani jednego słowa na temat zasady pieniądze za praworządność na przykład. Znaczy, to gdzie my żyjemy, ten wpływ obywateli na tę rzeczywistość, przepraszam, co to jest? Ja, Ewa, chciałem ci zwrócić uwagę, że to nie jest wyłącznie nasze doświadczenie. PiS-owcy
mają z tą samą ekipą polityczną, z demokracją w Polsce w ogóle przed 2015 rokiem identyczne doświadczenie. No i teraz ich bunt przynajmniej w połowie ma takie właśnie uzasadnienie. Tak? Ten ich bunt, który się objawił podeptaniem wszystkiego, racjonalności, wszelkiej konstytucji oczywiście też w 2015 roku. Tak? Bo o ile w 2015 roku moglibyśmy podejrzewać, co jest modne w naszej liberalnej bańce, że ten prosty lud, taki częstochowski, on nie wiedział, co czyni, tak? I sprzedał się za 500+ i tak dalej, wybierając PiS, ale w każdych następnych wyborach już wiedział dobrze, co czyni. Tak? On dawał społeczną legitymację łamaniu konstytucji. Do tego stopnia jej nie ceni. Przecież nie bez powodów, no na Boga, no nie bez powodów, tak? Więc teraz, ale z kolei i z Chile, tak, gdzie rzeczywiście nie wiadomo, trudno jest zidentyfikować zapałkę, która ten bunt wznieciła. Tak? Ewa, ty wspomniałaś o cenach komunikacji, ja szczerze mówiąc o tym nie słyszałem, ale tam rzeczywiście te ekonomiczne podłoże często bywa. I to jest ta polska legenda, którą ja znam jeszcze z czasów komuny, że ludzie się ruszą wtedy, kiedy kiełbasa zdrożeje, tak? Że pisowcy się ruszą, kiedy zbuntują, kiedy im się 500+ skończy na przykład i tak dalej. Otóż znaczy ja jestem pewien, tu się mogę mylić, bo nie znam tej chilijskiej sytuacji. Jestem pewien, że tam chodziło o godność. Znam dobrze historię amerykańskich buntów tych 60. i 70. lat. One częściej dotyczyły nie białych studentów hipisów, chociaż też, ale czarnych ludzi w gettach, nędzy. Albo na południe Stanów Zjednoczonych, gdzie na południe Stanów Zjednoczonych powstał ruch walczący o prawa wyborcze czarnych, real, bo ich tam odmawiano im tych praw. Natomiast poziom nędzy tam panującej był niewyobrażalny. Niewyobrażalny no w naszym, że tak powiem, kręgu cywilizacyjnym. W tym czasie wybuchało ileś zamieszek w czarnych gettach wielkich amerykańskich miast, gdzie też panowała nędza i wszystkie związane z nią patologie. Ani jeden taki bunt nie wybuchł z powodów płacowych, z powodu eksmisji na przykład przymusowych i tak dalej, i tak dalej. To zawsze chodziło o takie sprawy, jak ostatnio w Stanach, o to, że policjant poniżył czarnego człowieka albo go zabił. Tak? To za każdym razem jest taka przyczyna. W Polsce, ja sobie myślę, za komuny, to też dobrze znam tę historię, bo też widziałem ileś strajków, które miały wyłącznie płacowe postulaty, te w 80-tych latach. Jestem pewien, że żaden z nich nie miał płac jako przyczyn. W każdym z nich chodziło o solidarność. Słowo solidarność się tam nie pojawiało. Dlaczego? Dlatego, że każdy miał tę samą wiedzę o sobie, że no, ja bym był walczył o wolność, ale ten Józio, to on się nie ruszy, póki mu kiełbasa nie zdrożeje. Józio o mnie myślał to samo dokładnie. Więc kiedy kiełbasa zdrożała, obaj wychodziliśmy na strajk, bo wiedzieliśmy, że to jest okazja. Dlatego one tak wybuchały. Tak? No plus jeszcze oczywiście strajki płacowe miały legitymację takiej przyzwoitości i legalności za komuny. Politykować nie wolno, to jest brzydka sprawa, ale płaca to jest godność klasy robotniczej. Tak? I to z tego powodu, znaczy to ryzyko było całkiem po prostu mniejsze. Jeśli ktoś myśli, że polscy robotnicy za komuny strajkowali za podwyżki, to jest, przepraszam, idiotą, który niczego nie rozumie, bo jak się pamięta tamtą rzeczywistość, to się doskonale wie, że przepraszam, ale nie strajk jest sposobem na polepszenie własnego poziomu materialnego, tylko raczej należy wleźć w tyłek szefowi podstawowej organizacji partyjnej albo chociaż brygadziście. Prawda? Broń Boże, nie fikać. Więc naprawdę nie o to chodziło. I myślę sobie, że w Polsce też nie o to chodziło. Na pewno nie chodziło o to pisowcom. Czy kryzys ekonomiczny może być powodem zmian? Myślę sobie, że nie, że może być pretekstem, ale powodem rzeczywistym będzie poczucie fałszu tych pisowskich obietnic. Cynicznego takiego fałszu, poczucie bezwartościowości tej nowej ekipy, bo przecież naród pisowski wierzył, że istotą politycznej zmiany jest nie ustrój, nie system, tylko wymiana złych na dobrych. Przyjdą ci nowi, dobrze szlachetni i wszystko będzie git. No to jest taka naiwność na poziomie folwarku albo nie wiem, albo carskiej Rosji, tak, że szlachetny car i wszystko będzie fantastycznie. Tak. Niestety z bólem widzę, że wśród demokratów te same nastroje panują, stąd ta wiara w sprawczość Tuska, która jest rzeczywiście realna. Natomiast teraz ja miałbym ochotę narzucić całkiem nowe reguły, tak? Miałbym ochotę, jak powiedziałem na wstępie, podziękować wszystkim tym państwu, którzy bili brawo. Natomiast wiem bardzo dobrze, że bez pisowskiego, bez PO-owskiego na przykład twardego elektoratu w ogóle nie ma co marzyć o tym, żeby jakakolwiek zmiana się wydarzyła, jakikolwiek sukces wyborczy, więc tym ludziom trzeba
zapewnić miejsce w tym, że tak powiem, wspólnym froncie. I istotnie ta propozycja, którą my formułujemy, jest dla nich szansą na odbudowanie wiarygodności, na przetrwanie w ogóle wyborów dla mniejszych z tych partii, bo one w tym plebiscycie zostaną zmielone i tak dalej. Ale to, co to proponujemy, to jest też szansa na inną definicję centrum. Znaczy, jeżeli Tusk uważa, że trzeba wszystkie mniejszościowe, jak on to nazywa, postulaty skasować jako kontrowersyjne i do tych mniejszości zalicza kobiety, które są w Polsce jednak większością, nie za wielką, ale jednak, no to mu gratuluję, to w tym jego centrum nie zostanie po prostu nikt, nikt z ludzi, a programowo zostaną same ciepłe kluchy, jakieś oczywiste banały, które naprawdę nikogo nie poruszają. Otóż no, my mu proponujemy między innymi rozwiązanie tych zapalnych bomb i tak dalej. Tak? Natomiast konstytucja jako, bo to jest ten centralny problem, jako narzędzie zgody narodowej, konstytucja, którą akceptują obie strony dzisiejszej wojny, to jest piekielnie trudne wyzwanie, natomiast jest najważniejsze. I teraz ja wiem, że się da liczyć na wspólnotę poglądów. Jakbyśmy zapytali naszych braci i siostry pisowskie, smoleńskie nawet, ja to robiłem wielokrotnie, więc znam tę odpowiedź, co oni sądzą o ustroju partii politycznych. I jakbyśmy im zadali te same pytania, które my zadajemy w tej uchwale, która partiom politycznym jest poświęcona i ich dotyczy, to odpowiedzi po naszej demokratycznej stronie i po pisowskiej byłyby jednobrzmiące z moją bardzo silną intuicją, która mówi, że my jesteśmy naszym partiom w stanie na zasadzie mentalności Kalego wybaczyć o wiele więcej niż oni swoi. Wbrew wszelkim pozorom. Tak? Poziom wrogości u nas do nich jest większy niż vice versa i jakby takie ich poczucie niezależności wobec ich politycznych liderów po tamtej stronie też jest większe, zresztą widać po wynikach wyboru. To demokraci mają większą skłonność do głosowania na partyjne jedynki niż zwolennicy PiS-u. To widać w wyborczych statystykach. Jak ktoś nie wierzy, to polecam sprawdzić. Pisałem o tym tekst, którego pewnie nikt nie przeczytał, bo zawierał bardzo dużo liczb i był strasznie długi. Ale tak rzeczywiście jest, to widać na każdym krokiem, gdzie nie dotkniesz. Tak? Więc ja nie jestem pewien tych demokratycznych instynktów po naszej stronie i myślę sobie, że na przeszkodzie idei zgody narodowej na bazie konstytucji stoją głównie te konserwatywne, wodzowskie zapędy po naszej demokratycznej stronie. Nasza strona jest przekonana, że tam nie da się z nimi gadać. Z nimi o konstytucji? Przecież to hołota. Mówią w skrajnych przypadkach, a ciemnogród mówią w miejskach. Więc to jest potworny problem, ale myślę sobie, że to trzeba za wszelką cenę szukać klucza, żeby dotrzeć do, żeby pokazać ludziom, że niekoniecznie w duperelach typu polityka zdrowotna możemy się zgodzić. Tak? Nie, wręcz przeciwnie, w bardzo fundamentalnych sprawach. O tym, czy my chcemy polityki większościowej, w której zwycięzca bierze wszystko, co zademonstrowali pisowcy, myślę sobie, że nasi mają coraz bardziej zbieżne z nimi poglądy w tym zakresie. Czy może chcemy takiej stabilnej demokracji, jaka jest w większości krajów Europy, która jednak oznacza tyle, że obietnice wyborcze nie realizują się tak prosto, tak? Bo zawsze trzeba z kimś zawrzeć kompromis. No, to jest potworny, trudny orzech do zgryzienia, ale myślę sobie, że to jest możliwe. I rzeczywiście, jeżeli coś ma nas poruszyć, myślę sobie, że ta dynamika, która potencjalnie może tkwić w programie Obywateli RP tym ogłoszonym, to ona ma szansę polegać właśnie na tym. Dobrze, jeżeli pokażemy ludziom, że da się zawrzeć pokój naprawdę i przywrócić wspólnotę, no to wtedy wygramy, to wtedy jesteśmy górą. Paweł, przypomnijcie mi, co Obywatele RP w tej uchwale obiecują, co jest obietnicą wyborczą, to też jest bardzo ważne. Poza demokracją nic. Tam jest wprost napisane. Jest taka jedna, ostatnia z uchwał mówi o tym, że Tak, ostatnie zdanie jest bardzo... Że ustrój, a nie sześciopaki wyborcze. Tak? Mm-hmm. I to jest też, to jest też dla tych z nas, a jest większość w naszej bańce takich, którzy są wyrachowani i chcą odsunięcia PiS-u, to my mamy taką prostą opowieść. Tak? To prawda, że sondaże pokazują, że ochrona zdrowia jest przedmiotem największej troski Polaków i emerytury. W związku z tym te dwa postulaty zawsze są na czele sześciopaków wyborczych. Tak? Bo i wszyscy nasi cwaniacy po naszej stronie myślą, że to bardzo sprytne. Tak? Gówno prawda, bo te same sondaże pokazują, że 70 czy 80% tych samych respondentów uważa, jest absolutnie przekonana, że zmiana władzy niczego w tym zakresie nie zmieni.
Ludzie wiedzą, że polityka jest nieskuteczna i przepraszam, o kant tyłka potrzaskał, gdy przyjdzie do tego rodzaju problemów. Tak? Nie wierzą w obietnice wyborcze, no przecież mają dobre powody nie wierzyć w obietnice wyborcze. Znaczy, jeżeli Donald Tusk chce rozmawiać z dorosłymi ludźmi, to niech se w kieszeń wsadzi te wszystkie swoje bajki o walce dobra ze złem, a Grzegorz Schetyna niech se wsadzi sześciopak wyborczy jego własnego autorstwa, właśnie z problemem zdrowia na czele. Naprawdę, kto przytomny i dorosły w dzisiejszej Polsce uwierzy w którąkolwiek z tego typu obietnic. Po tych wszystkich doświadczeniach, przecież ci państwa nawet wygrać wyborów nie chcą. Co tu mówić o szpitalach dla nas? Ja przypomnę tylko, że badania profesora Wojciszka z Sopotu pokazują od samego początku transformacji prostą prawdę, że Polacy nie zaakceptowali, odrzucili wprawdzie komunizm, ale nigdy nie zaakceptowali w gruncie rzeczy nowego ustroju. Więc to, czym mówisz, Paweł, to jest, tak powiem, powrót i próba budowy wszystkiego od początku, czyli tworzenia nowej umowy społecznej, co po prostu zwykłym ludziom się chyba w głowie nie mieści. Ja mam teraz się może w tego adwokata diabła zamienić, bo oczywiście, ja przepraszam, bo być może o tym, to co mówiła Ewa, powiedziała, że tak naprawdę propozycja obywateli RP jest taką propozycją dla całego, dla nas wszystkich, nie tylko dla wąskiego grona obywateli, ale przede wszystkim dla szansą dla nas wszystkich. Tak to też ja pojmuję oczywiście. Natomiast wiem, że ja na przykład uważam, że my jako ruchy obywatelskie nie wszystko zrobiliśmy, żeby tych polityków, tak powiem, do muru przyprzeć. To Paweł, ty mówiłeś o tym demonstracji, to była jedna czy dwie demonstracje. Bardzo ciężko i trudno się, tak powiem, stanąć przeciwko własnym politykom, od nich wymagać. I teraz wymagamy od ludzi, żeby zrobili o krok dalej, czyli żeby postawili się tak, żeby po prostu zmusić jednak, zapraszając tych polityków do stołu, żebyśmy to razem wystartowali, tak? A to jest strasznie ciężko, kiedy wiemy, że ta opozycja też tak zwana uliczna, też się kłóci, jest zamknięta w własnych bankach i nie potrafi jakby przejść na jakiś inny poziom, na przykład tej samoorganizację, o której ty, Paweł, mówisz. Stworzenie jednak takiego mechanizmu wyborczego bez wsparcia silnych mediów jest czymś, wydaje się, strasznie karkołomnym. Równie karkołomnym wydaje mi się jednak przekonanie ludzi, że ta polityka nie musi być czymś brudnym, że faktycznie warto wystartować. Tak? Więc może co o tym sądzicie? Bo to jest naprawdę odczarowanie tej polityki jest czymś cholernie trudnym dla mnie. Może Rzeszów, bo ja nie chcę się tak, nie chcę dominować tej rozmowy. Skoro Rzeszów został wywołany, jeszcze jako Rzeszów, to może najpierw odwołam się do dwóch doświadczeń rzeszowskich, które się wiążą z tym, co Pawle powiedziałeś. A więc pierwsza to jest kwestia kłócącej się opozycji ulicznej. Rzeszów ma taką dość specyficzną, pewną specyfikę, to znaczy wiadomo, to jest województwo podkarpackie, matecznik PiSu i tak dalej. Ta opozycja, która tutaj jest opozycja uliczna, prawda? Ona jest bardzo mocno rozdrobniona i tutaj są ludzie rzeczywiście z bardzo różnych organizacji w liczbie od kilku do kilkunastu. To tak mniej więcej wygląda. Najliczniejszy KOD pewnie ma kilkadziesiąt osób. To nas zmusza do tego, żeby współpracować. I to się udaje, mimo wielu różnic, które są między nami, mimo bardzo różnych poglądów, mimo często niezgody, współpracujemy, co pokazuje od powiedzmy takich mocno lewicowych do umiarkowanego KOD-u, co pokazuje, że to się da zrobić. Oczywiście znowu jest jakiś, czy to często wymaga kompromisu, to często też wymaga,
sprowadza się do tego, że na przykład w jakichś tam demonstracjach niektórzy nie uczestniczą, ponieważ nie chcą, albo nie mogą, albo to im się nie mieści w ich systemie wartości. Okej, ale to nie przeszkadza nam współpracować w tym, co najważniejsze, godzić się w tych kwestiach, które są najważniejsze, czyli przede wszystkim w zasadach demokratycznych, w obronie demokracji. I mamy tutaj to, co między innymi jest zawarte też w uchwałach ostatniego Kongresu Obywateli RP i w tej deklaracji, którą przygotowaliśmy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, też z podwórka rzeszowskiego, to już trochę zapomniane, ale niezwykle ważne wybory prezydenckie. Teraz będzie rok od rezygnacji prezydenta Ferenca i rozpoczęcia całej, prawda, historii związanej z wyborami. Prawybory, które były proponowane przez nas, czy też przez inicjatywę na Rzeszów, one nie doszły do skutku. Ówczesny kandydat, obecny prezydent został zaproponowany jako kandydat, no właśnie, jeden kandydat wszystkich partii opozycyjnych. Nawiasem mówiąc, zwróćcie uwagę, jeżeli gdzieś jest w tej chwili artykuł na temat jednej listy i pogodzenia się partii opozycyjnych, zwróćcie uwagę, tam są zawsze zdjęcia z Rzeszowa. Właśnie z tego ogłoszenia kandydatury Fiołka. To są zawsze powtarzające się zdjęcia, wszyscy liderzy stoją rządkiem i to jest Rzeszów z marca. Więc to się da zrobić, to widać, ale Fiołek zrobił coś o wiele ważniejszego. Przecież wiedział, ogłoszenie kandydata przez partię miało miejsce 3 dni po naszej propozycji prawyborów. Konrad Fiołek nas, tych ludzi, którzy zostali odrzuceni, którzy się mogli poczuć urażeni, on nas zaprosił do współpracy. Myślę, że to jest doświadczenie, które jest niezwykle istotne, bo po raz kolejny pokazuje, że to się da zrobić. To się dało zrobić oczywiście na skalę lokalną, ale myślę, że warto o tym pamiętać. I wreszcie trzecia rzecz, już bardzo krótko, to jest kwestia poruszona tutaj przez Pawła, kwestia mediów. W niedzielę, czyli wczoraj, odbył się briefing po zakończonym kongresie. Powiedzieliśmy tam parę słów. Ja wczoraj i dziś, że tak powiem, z ciekawości badawczej przeglądnęłam media, poszukując jakiejkolwiek wzmianki na ten temat. No, mój wynik researchu równa się 0, to jest okrąglutkie 0. To w ogóle nie zaistniało. Było TVN, był, nie wiem, chyba... TVP Info. Ja na nich liczyłem, szczerze mówiąc. Jeszcze jakieś, nie wiem, czy tam jakieś gazety były, czy nie, ale w każdym razie stało tam trochę tych ludzi. Reakcja jest zerowa. Więc, no właśnie, więc być może... Tutaj nie mam pojęcia, czy my mamy jakiekolwiek możliwości nacisku na media, czy mamy tylko prosić i liczyć się z tym, że wreszcie ktoś uzna to za wystarczająco interesujące. A jednocześnie pod transmisją, już nie pamiętam gdzieś w Facebooku, chyba na stronie Obywateli RP, mamy komentarze, ojej, to wy znowu będziecie rozbijać opozycję, ojej, to będzie czwarta lista, to już na pewno PiS wygra. Nie? Więc też niezwykle ważne jest to, żeby tłumaczyć, o co nam chodzi i jak należy rozumieć to, co jest zresztą expressis verbis napisane w tekście, tylko tego tekstu nikt nie czyta. Dziękuję. No, to jest nasz problem i też problem naszych mediów, które mają często... nie potrafią przekazać bardzo skomplikowanych przekazów po prostu. One niczego nie potrafią przekazać, starych. To, przepraszam, że się tak wtrącę, ale bo to jest jeszcze pikuś, tak? Bo my jesteśmy już teraz o 1/3 mniejsi kadrowo, jeśli chodzi o uczestników kongresu na przykład, niż byliśmy w 2018 roku. Ale jak żeśmy wyszli z kongresu w 2018 roku, który też zapowiadał prawybory, też domagał się wspólnej listy i tak dalej, wspólnych kandydatów we wszystkich wyborach, byliśmy prawie że w szczycie popularności.
dopiero co odbiliśmy krakowskie przedmieście, przestały się odbywać miesięcznice, zniknęły stamtąd barierki. Myśmy wyszli z takim no, trącącym megalomanią oczywiście, ale poniekąd uzasadnioną, dumną deklaracją, że podobnie jak wiedzieliśmy, jak odzyskać krakowskie przedmieście, tak wiemy, jak odzyskać Polskę. Były wszystkie media w komplecie i to, był, no, to było szokujące wydarzenie. Były po prostu telewizji, kamer, ciężko się było przecisnąć. Tak? Ani sekunda i ani słowo się nie przedostało z tej konferencji. Myśmy wtedy usłyszeli od naczelnych gazet, że prawybory są zakazanym słowem. I oni tę deklarację wykonali, po prostu w 100%. To, żebyśmy nie mieli złudzeń. Tak? I teraz o ile, to jest prześmieszne, bo myśmy tego samego się domagali w 2019 roku, kiedy naprawdę, przepraszam, mówimy o mediach, no jeszcze raz, każdy kretyn potrafił przewidzieć ze 100% pewnością wynik tamtych wyborów. Jedyne, co mnie wtedy zaskoczyło, to był ten 1 000 000 głosów przewagi, że aż tak dobrze będzie, to ja nie wierzyłem. I tu się okazało, że było. I co? I zrealizował się wobec tego najczarniejszy scenariusz. Myśmy ten potencjał, tę mobilizację, ci państwo byli łaskawi po prostu zmarnować i naprawdę nie miejmy złudzeń. To nie był błąd w strategii. To była inna gra. Oni w co innego grali całkiem po prostu. To, co opowiadali, było oszustwem. I przepraszam, jeżeli my mówimy o przytomnych mediach i o obywatelskim społeczeństwie, w którego budowie media mają fundamentalną rolę w integracji, no to ja widzę szczególnie czarno. Bo od 2019 roku do dzisiejszego dnia ja nie tylko od polityków nie usłyszałem ani jednego przepraszam z powodu tamtej klęski, ale od mediów ani jednego komentarza, który by mówił ci państwo grali w co innego. Znaczy to jest dla mnie niepojęta zupełnie historia. To się jakoś w publicystyce różnej pojawia jednak. No ale kto czyta długie teksty, tak? Ale ja bym chciała teraz chwilkę jako ten diabeł wcielony, no bo jest napisane i jest mówione wielokrotnie, że wy, obywatele RP, wiemy, jak zrobić to i tamto, tak? Jak zażegnać wojnę polsko-polską, jak to zrobić i tak dalej. To ja mam pytanie, czy wiecie, jak doprowadzić do porozumienia wielu ruchów aktywistycznych, opozycji tej nieparlamentarnej, tylko tej załóżmy ulicznej czy jakiejś tam aktywistycznej, żeby doprowadzić do tej silnej listy ogólnopolskiej, z którą te partie jednak będą musiały się liczyć i jednak przyjąć zaproszenie do wspólnego stołu, tak? No bo oprócz strajku kobiet jest jeszcze KOT i jest jeszcze pewnie parę innych, nie wiem, młodzież antyfaszystowska, tak? I różne inne tego typu działania, całe ekologiczne, dosyć duże jednak organizacje, gdzie to jednak jest, no oprócz ustroju, to za chwilę zaczniemy się smażyć, czy tam nas jakieś coś innego trafi, tak? Więc czy to potraficie na początek? Ja tylko wejdę jeszcze, Ewa, w słowo, bo tutaj jest coś takiego, to jest taką może rafą, która mi się tak wydaje tutaj, że na przykład ze strony OSK wypłyną te oczywiście słuszne postulaty, ale na przykład w Obywatele RP nie chcą decydować en bloc o słuszności jakiegoś postulatu, tylko właśnie dać ludziom wybór poprzez właśnie taki na przykład Izbę Obywatelską, żeby ona podjęła taką decyzję, a nie my sami, tak? Więc tyle ode mnie. Może Paweł niech odpowie na to pytanie. Mamy na szczęście trochę czasu, sporo i to już jest moim zdaniem duża rzecz, zasługa między innymi Joli Sacewicz, tak? Bardzo wielu takich ludzi, takich środowisk. Znaczy Joli Sacewicz tą akcję uważam za dosyć naiwną, podobnie jak ty, Ewa, sądzisz, bo to jest takie trochę pisanie na berdyczów. Co więcej, Jola się wpisuje w taki nurt, no bo
bo akurat jesteśmy w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy. No Tusk też wzywa do jednej listy. Tak? W związku z tym ona namawia raczej zwolenników Szymona Hołowni do tego, żeby do niego apelowali, żeby się puknął w czoło i poszedł rozmawiać, co wygląda trochę jakby realizowała Tuska polityczne zlecenie. Natomiast na szczęście to jest ogromny pozytyw w tym wszystkim, bo wreszcie ktoś inny niż my, bo my byliśmy dosyć samotni w tym boju, w tym kopaniu się z tymi partyjnymi maszyneriami, tak? No wreszcie jest ktoś jeszcze inny niż my, który mówi, że nacisk należy się naszym politykom również. Tak? Bo jakbyśmy formułowali w ogóle taką nieśmiałą choćby sugestię, no to natychmiast dostawaliśmy bęcki za to, że jesteśmy nielojalni wobec naszych przywódców. No. I już. No. I nikt już wobec tego nawet nie słyszał, że my proponujemy jednej listy, tylko no, nielojalnością, tak? Czy jakąkolwiek krytyką rozbijaliśmy to jedność. Natomiast znaczy, jaka jest szansa na porozumienie? No proszę, bardzo liczę na OSK i bardzo liczę na to, że być może stanowisko KOD-u się zmieni w tej sprawie. I myślę sobie, że ta trójka powinna stanowić masę krytyczną. Też masz rację, Ewa, wspominając o tych środowiskach na przykład ekologicznych, tych ludzi młodszych. Tam jest kłopot pokoleniowy, szczerze mówiąc, bo u nich panuje jeszcze taki, że my ich nie rozumiemy, a u nich panuje ageism. Oni jak widzą mój siwy łeb, to mówią o mnie liberał. Ja im czasami w najwyższym zaufaniu zdradzam, na kogo głosowałem w 2015 roku i oni są wtedy bardzo zdziwieni, ale jest to jakaś przeszkoda. Natomiast my prowadziliśmy już rozmowy przed wyborami prezydenckimi. Ja miałem wrażenie, że one są bardzo obiecujące, żeby wpisać prezydenckim kandydatom opozycyjnym panel klimatyczny, znaczy trzecią izbę w sprawie klimatu jako oczywisty postulat, który prezydent mógłby zrealizować. Co z tego, że on nie ma żadnych umocowań konstytucyjnych, ani w ogóle prawnych, no ale może powiedzieć, że ustalenia takiej obywatelskiej izby w sprawach klimatycznych on uznaje za wiążące. A ponieważ jeszcze na dobitkę Senat jest rzekomo opozycyjny, no to już może sporo znaczyć. Gdyby rzecz dotyczyła takich problemów, które się da przełożyć na referendum, no to w tym układzie, który wtedy byłby ewentualnie możliwy, no, Senat ma możliwość zwołania referendum bez zgody Senatu. Tak? PiS-owska większość nie miałaby nic do gadania. Więc to byłaby broń potężna. Myśmy o tym rozmawiali z ekologami i te rozmowy bardzo powoli, ale zmierzały w jakąś tego rodzaju stronę. W stronę budowania takiej sprawczości. Pokonywały też u tych młodych ludzi z taką wrażliwością typową NGO-sową, tak? Że w ogóle zero polityki u nas. To ten opór pokonywały. Tak? Kurczę, bo nagle to jest droga. Tak? Możemy dostać to, co dostali Anglicy, tak? I Extinction Rebellion zaraz na starcie swojego funkcjonowania. Więc ja tu byłem dobrej myśli. Myślę, że to będzie możliwe. Tak, to trzeba zacząć rozmawiać o takich bardzo konkretnych projektach, które możemy zrobić. Nie wiem, mnie się wydaje, że centralnym problemem jest ta polska wojna. To jest piekielnie trudne wyzwanie. To nie będę udawał, że nie jest, tak? Bo naprawdę te argumenty z naszej strony, że po tamtej stronie nie ma z kim rozmawiać, znaczy ja dosyć dobrze rozumiem, bo myśmy wszyscy stali naprzeciwko tej smoleńskiej gawiedzi. Ale z tych samych doświadczeń wiemy, jak to bardzo jest trudne, jak tam rzeczywiście nie ma z kim na pozór o czym rozmawiać, ale też się dowiedzieliśmy, że to jest możliwe, bo myśmy z nimi gadali. I oni być może mają nas w dalszym ciągu za wariatów i tak dalej, ale wiedzą, że nie jesteśmy zdrajcami ojczyzny. Tak? I gdyby tym ludziom, których w takich zwarciach poznaliśmy, zaproponować, dobra, to usiądźmy i umówmy się na konstytucję akceptowalną, to no, przynajmniej ten moment, w którym siadamy, byłby na pewno możliwy. Tak? I to wiem na pewno. Tak? Więc takich okazji trzeba szukać. Mi się wydaje, że trzeba szukać takich bardzo technicznych pomysłów, jak to zrobić. A tematycznie, no, na przykład debata o taka antypartyjniacka debata, tak? O obustronna, to myślę sobie, że ujawniłaby bardzo, bardzo zgodne poglądy. To po prostu nie byłoby różnic. Znaczy, wiesz, no, w tej chwili w tym państwie, które nie ma już żadnych demokratycznie tak obsadzonych instytucji. Ja wiem, może w nowej odsłonie
albo Rzecznik Praw Obywatelskich, albo Senat mógłby zaryzykować jakąś taką inicjatywę wylosowania tych 100 osób, czy tam 1000, nie, 100 osób, czy tam 50 w jakiejś sprawie, w jakiejś małej sprawie. Wylosowania i posadzenia ich, niech rozwiążą tę sprawę. Wedle wszystkich założeń statystycznych stosowanych do badań, tak, wszelkich, sondażowych, więc i wtedy by się pokazało, czy da się gadać, czy nie, bo w większości bardzo lokalnych sytuacji, na wsiach, w małych miasteczkach, nawet w dzielnicach Warszawy, osiedlach, działają ludzie, którzy nie oglądają się na swoje sympatie polityczne i na swoje jakieś tam tylko oni po prostu nie chcą, żeby tutaj to torowisko przecięło, kurczę, ogródki działkowe w poprzek, no. I żeby te ścieki wpadały do jakiegoś tam kanałku, który zatruwa całe środowisko. I oni naprawdę nie oglądają się na ten, więc owszem, z drugiej strony są straszliwe historie w rodzinach, w przyjaźniach, tak, które się kończą, rozbijają i tak dalej, no ale no właśnie, no to są te różne strony tej parszywej sytuacji, w jakiej jesteśmy, ale no ale są przykłady, że można, no i ja Rzeszów obserwowałam i jestem naprawdę, byłam, serce troszkę załopotało, że tak, może było bardzo, być to było dobrze. Bardzo budujące, co tam się stało. Tak, tak. Że wiesz, że ja myślę, że też dosyć kluczowe jest to, żeby coś spróbować zrobić teraz, jednak nie czekając na te wybory. Ja w ogóle, mi się nie podoba to przekonanie, uzasadnienia są oczywiste, że trzeba mieć władzę, żeby w ogóle cokolwiek zmienić. Uważam, że to jest nieprawda i co więcej, uważam, że no, skromne, liczebnie środowisko obywateli RP zdołało to przynajmniej w niektórych kwestiach, a niektóre z nich mają fundamentalne znaczenie, jak kontrola konstytucyjności w sądach powszechnych, która stała się praktyką, tak? Że dostarczyliśmy dowodów w tej sprawie, że to jest możliwe, że na każdej władzy, niezależnie od wyborów, da się różne rzeczy wymusić albo niezależnie obok niej je zbudować. Natomiast ja pamiętam ten moment przesilenia strajku kobiet po wyroku Przyłębskiej, kiedy rzeczywiście setki tysięcy ludzi latało po miastach i po Warszawie zwłaszcza. I to był środek pandemii. Wszyscy byli przerażeni, pisowcy bardziej niż my. I myśmy słali dezyderaty do marszałka Grodzkiego. Ja mówię, chłopie, zrób coś. Znaczy, on mógł powołać trzecią izbę. On mógł jeszcze na dobitkę w tej niezwykle korzystnej atmosferze, to pamiętajmy, jak ktoś myśli jak tu z sondażami, że wtedy PiS zaliczył sondażowy dół, który okazał się trwały. Po raz pierwszy w historii tych 6 lat. Tak? Nie żadne afery, nie, nic innego, tylko właśnie to. Ten dół spowodowało, ten rzekomo niszowy postulat mniejszościowy, którego Tusk nie chce. Tak? Boże. I w tej atmosferze myślę, że Grodzki może wystąpić z orędziem, tak? do pisowskiej widowni TVP. Wprost mówiąc, skończmy to szaleństwo. Tak? Trzeba walczyć z pandemią i nadchodzącym kryzysem. Po co się naparzać o aborcję teraz akurat w tym momencie. I pisowscy wyborcy wiedzieli wtedy, sondaże to pokazywały, że Kaczyński zwariował, tak? I rozpętuje wojnę w tej dramatycznej atmosferze. Więc ten minimalny postulat moratorium, tak, na zamrożenie karnych konsekwencji orzeczenia Przyłębskiej i moratorium na gmeranie w ustroju. Wtedy Sąd Najwyższy był znowu rozrabiany, Rzecznik Praw Obywatelskich jeszcze nie był wybrany, a już wiadomo było, że jest kłopot i tak dalej. To zróbmy paks, tak? Po prostu nie ruszajmy tych spraw, tak? Zajmijmy się techniczną obroną przed COVID-em, tak? I zamroźmy te karne skutki wyroku Przyłębskiej. I ja, Tomasz Grodzki, marszałek Senatu Rzeczpospolitej, obiecuję wam, wyborcy, nie to, że poprę Martę Lempart i jej postulat wypierdalać, tak? No to marszałkowi Grodzkiemu najwyraźniej nie pasuje osobowościowo i w ogóle nie przystoi. Ale on nie rozumiał tego, że może być rozjemcą, że może być tym, do czego Senat
i każda instytucja demokracji jest powołana. Nie do tego, żeby zajmować, stawać po stronie czyjejś politycznej sporze, tylko żeby być miejscem, w którym ten spór się rozstrzyga. No ten facet tego nie kuma. Naprawdę myśmy to słali list za listem, namawiali senatorów, próbowali lobbować. Przepraszam bardzo, czas już leci, musimy się zaraz pożegnać. Co do puenty naszego spotkania, mi się wydaje, że zmierzamy ku istoty polityki, czym jest polityka, tak? Czyli szukanie kompromisu i dobra wspólnego. Więc ku temu obywatele RP wydają się zmierzać. Więc czy im się to uda i w jakim stopniu zależy, no, w sumie od determinacji nas wszystkich. Kompromis to są ciepłe kluchy i to jest kompletnie nie sexy. Mistrz Kuroń nazywał to w innych kategoriach. On mówił, że ustrój, instytucje demokracji instytucjonalizują konflikt. I to jest być może bardziej adekwatny opis do tej rzeczywistości, z którą mamy do czynienia. Tak? Znaczy, kiedy Marta Lempart szaleje i używa niecenzuralnych wyrazów na czele 100-tysięcznego tłumu na ulicach Warszawy, to Senat Rzeczypospolitej jest rozjemcą. Tak. Profesor Rejkowski powiedział, że demokracja została wymyślona po to, żeby się ludzie nie naparzali na ulicy pałkami. No, a się naparzają. Tak. Więc... Znaczy, są naparzanie. W Polsce nie ma demokracji. No właśnie, czyli to, że te instytucje już nie są tym, czym powinny być, rodzi taki, a inny skutek, czyli przemoc. Więc nie wiem, szukam jakiegoś fajnego, optymistycznej puenty, więc może wy macie lepszy pomysł. Na optymistyczną puentę? Tak. Mi się wydaje, że sam fakt, że obywatele RP zdecydowali się, mieli odwagę, żeby wystąpić z taką inicjatywą, już jest dla mnie taką iskierką nadziei. Wydaje mi się też optymistycznym z pewnego punktu widzenia jest to, że media to pominęły i politycy tego nie komentują, co oznacza, że się tego boją. Że jest to jakieś rozwiązanie i które może im zagrozić. Znaczy nie, ja myślę, że możemy ich przestraszyć, tak? Znaczy generalnie rzecz biorąc, bo to znaczy realistycznie patrząc, no to ten postulat, ten taki nastrój buntu takiego przeciw temu establishmentowi, no, używając brzydkiego języka Kukiza, Kaczyńskiego i tak dalej. Ale przecież te określenia bywają uzasadnione. No ale ten potencjał buntu, on da się zmierzyć na jakieś około 15%, tak? Różnych bardzo ludzi, tak? Petru, Biedronia z Wiosną, tak? To też było to Konfederacji w jakimś sensie też, już nie chcę mówić, bo to jest śliski temat, ale tam jest też ten taki antysystemowy pierwiastek, taki kukizopodobny, tak? No teraz Hołownia i tak dalej, to wszystko to jest mniej więcej tyle, tak? No to ja sobie myślę, że ja na przykład wiem, tak, mimo całego swojego anarchizmu i naprawdę już szczerej, bardzo daleko posuniętej niechęci do polityków klaszczących w parlamencie na cześć Straży Granicznej, to ja w dalszym ciągu wiem, że bez nich nie wygram niczego. Natomiast wydaje mi się, że jest szansa, żeby oni się dowiedzieli, że bez nas nie wygramy. Już, no i jeżeli to damy radę przekazać, no to mamy, to będzie git, no to damy radę. Jest to świetna puenta naszego dzisiejszego spotkania, więc chyba czas się pożegnać, więc dziękuję Wam bardzo za udział w tej dyskusji. No i tyle. Ja również dziękuję. Również bardzo dziękuję.